Wojna polsko-bolszewicka zakończyła się jesienią 1920 roku zwycięstwem Polaków. Traktat pokojowy między Polską a Rosją i Ukrainą został podpisany 18 marca 1921 roku w Rydze. Dokument regulował przebieg granicy Polski na wschodzie oraz kwestie reparacji, repatriacji, odszkodowań oraz mienia kulturalnego. Spośród 26 artykułów Traktatu Ryskiego w kontekście dóbr kultury najistotniejszy był artykuł 11, który zawierał postanowienia o zwrocie Polsce dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych grabionych przez Rosjan od 1772 roku. Losy kolekcji dzieł sztuki króla Stanisława Augusta oraz wyposażenie wnętrz zamkowych z okresu stanisławowskiego były niezwykle burzliwe. Rewindykacja polskich dóbr kultury trwała 15 lat, a do zamku powróciło ponad 2000 obiektów muzealnych. Szczególnie cenne obrazy pędzla Marcello Bacciarellego oraz Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, można dziś podziwiać w salach wystawowych Zamku Królewskiego. Jesteśmy w sali Canaletta, która swoją nazwę wzięła od 23 płócien pędzla Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem. Cykl przedstawia widoki Warszawy i okolic i został namalowany specjalnie dla ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta, między końcówką lat 60. a 80. XVIII wieku. Te cenne płótna były wielokrotnie przemieszczane w ciągu XIX i XX wieku. Szczęśliwie cykl udało się rewindykować w 1922 roku i przewieźć do Warszawy. Poza jednym płótnem z całego cyklu brakowało elekcji Stanisława Augusta. Udało się ten obraz rewindykować w 1924 roku i w 1925 sala odzyskała blask z czasów końcówki XVIII wieku. Pokój sypialny uważany był za jeden z najpiękniejszych pomieszczeń wchodzących w skład tzw. apartamentów królewskich. Do 1808 roku z pomieszczenia zniknęło rzeźbione łoże z baldachimem, a także inny inwentarz meblowy w postaci komód, szaf, stolików toaletowych, foteli toaletowych, stołu do gier oraz stołu na sztychy. W 1915 roku, kiedy Rosjanie uciekali z Warszawy, ograbili jeszcze z już opustoszałego pokoju supraporty Bacciarellego oraz dwie supraporty owalne znajdujące się nad drzwiami po obu stronach alkowy. W latach 20. w procesie rewindykacji po podpisaniu Traktatu Ryskiego szczęśliwie wspomniane supraporty zostały odzyskane i wróciły na swoje pierwotne miejsce. Puste pomieszczenie próbowano uzupełnić, zawieszając na ścianie zegary, a wnętrze było wyposażone w garnitur mebli w stylu empirowym. Z kolei pusta alkowa została wypełniona, zawieszając w niej portret koronny Stanisława Augusta, pędzla Marcella Bacciarellego, który również został rewindykowany z Rosji Radzieckiej. 26 stycznia 2021 roku zostały zainaugurowane obchody jubileuszu Zamku Królewskiego związane z 50. rocznicą podjęcia decyzji o odbudowie rezydencji zniszczonej w trakcie II wojny światowej. Jednym z celów jubileuszu jest zebranie środków finansowych na odtworzenie dekoracji hafciarskiej tronu królewskiego w sali tronowej. Na mocy postanowień Traktatu Ryskiego do Zamku Królewskiego powróciły elementy wyposażenia sali tronowej. Dwa mozaikowe stoły konsolowe, cztery posągi antycznych wodzów, dłuta Angela Puccinellego, kandelabry oraz elementy tronu królewskiego. Dzisiaj pragniemy przywrócić blask jednemu z najpiękniejszych wnętrz zamkowych. W związku z setną rocznicą podpisania Traktatu Ryskiego Zamek Królewski w Warszawie przygotowuje pokaz zdjęć dokumentów oraz alternatywną ścieżkę zwiedzania. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na cykl wydarzeń Traktat Ryski – Odzyskane Dziedzictwo, prezentowanych od 16 marca 2021 roku.